Cześć wam, moi drodzy. Pierwsze ujęcie z wyprawy po Polsce. No kto zgadnie, gdzie jestem? A jestem, moi drodzy, w moim kochanym Koninie, w mieście, w którym tyle lat mieszkałem i jestem na czymś bardzo fajnym. A mianowicie to są bulwary, bulwary nad rzeką Wartą. I zobaczcie, jak tu jest pięknie. No przecież naprawdę, gdybym miał więcej czasu, no to po prostu bym sobie tu pospacerował i no i pozwiedzał, jeśli można tak to powiedzieć. Ja cały czas namawiam wszystkich do podróży małych i do dużych też oczywiście. Ale no zobaczcie, czy tu nie jest fajnie. Ja się teraz weznę, obrócę w koło, żebyście zobaczyli. No po prostu świetnie. Do tego pogoda jest nadzwyczajna. Naprawdę świetnie to wygląda. Jest toaleta na bulwarach dla niepełnosprawnych, więc można sobie skorzystać. A przy tak pięknej pogodzie, no to jest po prostu rewelka. Naprawdę, tak jak widzę co jakiś czas, jak przyjeżdżam no, nawet do Konina, no to widzę tak przeogromne zmiany. Cały czas coś powstaje nowego, ciekawego. Coś się buduje, coś nowe miejsca, w których można pospacerować, pochodzić, spędzić miło czas. I właśnie takim miejscem są tutejsze bulwary. Dlaczego w ogóle się tutaj znalazłem na tych bulwarach? A dlatego, moi drodzy, że miałem spotkanie z przemiłą panią Iwonką z Radia Poznań i troszkę sobie porozmawialiśmy. Będzie jakaś tam mała audycja w radiu, to znaczy, no nie, jak mówię, jak ten odcinek puszczam, to już była. Więc pewnie link będzie do tej audycji nam u mnie na stronie albo tutaj na dole. Więc dzisiaj tak naprawdę to jest pierwszy dzień podróży po Polsce. Bulwarki sobie tutaj oglądam. A zaraz dzisiaj po południu mam to spotkanie z przemiłą młodzieżą na turnusie dla dzieciaków niepełnosprawnych w Mikorzynie. Bardzo fajnie. Wczoraj już ich poznałem, bo się tam wczoraj już zameldowałem z wieczora w tym ośrodku, gdzie oni są. Przemiła grupka dzieciaków, no i oczywiście opiekunów. Także zaraz po południu wracam tam i trochę spędzę z nimi czasu. No, to moi drodzy, lecę dalej i gdzie się, co się da, ponagrywam. Tak było właśnie z dzieciakami w Mikorzynie. Naprawdę rewelacja. Dzieciaki są chyba najfajniejszą w ogóle grupą, z którą można się spotkać i pogadać. Dzieciaki. Dzieciaki są zawsze szczere. I pytania ich, czy w ogóle rozmowa z dzieciakami jest świetna. Oczywiście cały mój program, który tam przygotowałem, co chciałem opowiedzieć, no to jak te dzieciaki poprzestawiały od razu mi w minutę, także nie mogłem się trzymać ścisłego programu, co chcę mówić, ale nie o to chodzi, bo z dzieciakami się świetnie rozmawia. Dzieciaki są po prostu szczere. O co chcą zapytać, to pytają, nie mają żadnych oporów, a jeśli ich coś nie interesuje, o czym się mówi, to po prostu wchodzą w słowo i tyle, albo po prostu rozmawiają sobie między sobą i nie są zainteresowani tym. I to jest fajne, że właśnie dzieciaki mają tyle szczerości w sobie. Także powiem wam, że za rok oczywiście kolonie młodych odkrywców absolutnie muszę odwiedzić jeszcze raz. Tym bardziej, że jedna z dziewczynek obiecała, że zacznie coś pisać. Miała w planach wymyśleć jakąś fikcyjną postać
i coś tam zacząć pisać, oczywiście trzymam ją za słowo i, no i chcę ich zaraz odwiedzić. Naprawdę super ta kolonia, bo świetna sprawa, bo tak naprawdę dzieciaki przyjeżdżają na nie same bez rodziców, co jest i odciążeniem niesamowitym dla samych rodziców, ale i świetną atrakcją dla dzieciaków, kiedy mogą sobie same z domu bez rodziców po prostu wyjechać, poczuć się jak na zwyczajnych koloniach. Druga sprawa, która jest, bardzo mi się podobała w tych koloniach, to to, że te kolonie były zorganizowane w dużym ośrodku wypoczynkowym, którym jednocześnie, kiedy była ta kolonia naszych dzieciaczków na wózkach, w tym samym czasie w tym ośrodku było raz, że było w różnych domkach, różni ludzie inni wynajmowali, były jakieś imprezy, słyszałem, że nawet wesele było organizowane w tym czasie, bo jest tam wiele sal, jest tam jakiś gigantyczny namiot i tak dalej, więc w tym samym czasie organizują kilka imprez naraz. I co mi się podobało w tym, była nawet jakaś sympozjum czy konferencja, nie wiem, jakiś, nazwijmy to garniturowców, którzy właśnie w tym samym czasie byli. I to było świetne, że te dzieciaczki sobie tutaj hasały, ganiały i pełne wrzawy i wiecie, biegały między garniturowcami, między innymi gośćmi. I słowo, którego bardzo nie lubię, integracja, no to właśnie była takie prawdziwa, nie integracja, tylko normalne, prawdziwe uczestniczenie w społeczeństwie. Świetne, no najbardziej mi się podobało, słuchajcie, na śniadaniach. No bo jak to w hotelu, śniadanie rano, to jest taka chwila ciszy, chwila taka, wiecie, spokojnie się schodzi na śniadanko, je się i tak dalej. No i jak to goście hotelowi też tam sobie siedzą, konsumują śniadanko i nagle wpada cała ekipa dzieciaczków, wiecie, wrzask, rozmawy, wrzask. No jak te dzieciaczki z życiem pełnym na 100% wpadają na to śniadanie. No i fajnie, to naprawdę świetnie wyglądało. No. Szalenie jestem pod wrażeniem w ogóle tego, jak Fundacja Podaj Dalej to zrobiła. Wielki szacun dla nich, bo świetne te kolonie, naprawdę rewelacja. Nie pozamykali dzieciaków w jakimś jednym ośrodku i nie odizolowali ich, tylko właśnie wzięli, zorganizowali to w miejscu, gdzie są też inne imprezy. Świetnie. Słuchajcie, no dzisiaj jestem w Warszawie na konferencji Weekend SMA i no muszę powiedzieć, że pierwszy raz w życiu jestem w miejscu, gdzie jest chyba około 150 osób z tym samym skorzeniem co ja. Także dla mnie to też nowe doświadczenie. Poznaję tutaj wielu wspaniałych ludzi. Znaczy, oprócz tego jest też wielu moich znajomych, których no, znamy się w końcu. W końcu jesteśmy tak samo pokręceni, połamani. Więc świetne miejsca do wymiany doświadczeń, do dowiedzenia się czegoś nowego. Też ogromny harmider, bo ludzi mnóstwo, jak jest tutaj no, około 150 osób z SMA, no oprócz tego rodziny czy opiekunowie, no to powiem Wam, że jest po prostu wtyte ludzi. Ale atmosferka jest no, niesamowita. Nawet tam w tłumie nie będę się starał czegoś nagrywać, bo przecież to nie będę szalał jeździć tam z kamerą, bo nawet mnie nie będzie mnie słychać. Thank you.
Tak więc z wielką ciekawością słucham sobie tych różnych prelekcji, różnych wykładów. I pierwszy raz jestem na tej imprezie, ale no bezapelacyjnie za rok też mam zamiar tutaj przyjechać, bo świetna, świetna sprawa, naprawdę. Można się wiele dowiedzieć i wielu fajnych ludzi spotkać. Powymieniać się doświadczeniami. No i to by było tak, wiecie, z grubsza tyle mojego pobytu. Właściwie co, jutro już w drogę. No i do domu. Dwa dni drogi jeszcze, bo z Warszawy jedziemy do Szczecina, tam się trzeba nie zatrzymać na noc. No i zaraz do domku. Bardzo, bardzo udana wyprawa. Naprawdę jestem mega zadowolony z tego wyjazdu. I wizyta u dzieciaczków w Mikorzynie. No i tutaj ta konferencja. Nadzwyczajnie. Wcale kompletnie, nawet w ułamku procenta nie żałuję, że wymieniłem wyjazd do Czarnobyla. No właśnie na to. W pełni jestem normalnie zadowolony z tego. No cóż, moi drodzy, to tak na tyle z tego wyjazdu. No i co, do zobaczyska za tydzień. Hejka!